Witajcie, kochani, w Dniu Pańskim. Ogromnie się cieszę z fragmentu, który dzisiaj daje nam Kościół z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. I ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Ależ obietnica! Mądrość Boża przychodzi do każdego, kto jej pragnie. Kochani, dzisiaj chcę Was zachęcić, abyśmy naprawdę z pokorą wołali o dar mądrości Bożej dla siebie samych, dla Kościoła Świętego, dla naszych przyjaciół i też we wszystkich sprawach, które są w naszym życiu i w życiu naszych bliskich, na które nie znamy rozwiązania. Bóg zna rozwiązanie. Mądrość Boża wie, jak rozwiązywać sprawy, co robić. Wołajmy o tę mądrość nieskończenie długo, niestrudzenie, wołajmy codziennie. I teraz też módlmy się do Matki Bożej, aby ona, Stolica Mądrości, wypraszała nam współpracę z Mądrością Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stolico Mądrości, módl się za nami. Życzymy Wam pięknej niedzieli i marzę o tym, żebyśmy wszyscy współpracowali z Mądrością Bożą, żebyśmy się nią kierowali. I dlatego teraz też podlinkowany jest utwór Stolico Mądrości. Módlmy się do Matki Bożej. Do zobaczenia.